sieć zablokowana. Proszę skontaktować się z technikiem. Wciąż nie mogę wywołać Valora. Co się dzieje z anteną? Jest zablokowana przez Lewiatana. Pewnie przyczepił się do talerza po wyrzuceniu w kosmos. Nie oderwie się bez walki. Isaac, nie zdążysz. Zdążę, jeśli użyję dział ADS. Wyceluję ręcznie jak wcześniej. Zestrzelę go z kadłuba. Dam radę. Skup się na Valorze. Dobrze. I gotowy do wysłania. Wyjście z nieważkości. Wyjście z próżni.
USM Valor, tu Kendra Daniels z pokładu USG Ishimura. Nie otwierać kapsuły ratunkowej. Powtarzam, nie otwierajcie kapsuły. Słyszycie? Nie. Spóźniliśmy się. Valor! Leci prosto na ciebie! Trzymaj się! Nicole! Daniels, co się stało? Coś walnęło w pokład mieszkalny. Co to było? Asteroida? Te spory są już na Valorze, na statku ratunkowym. Załoga znalazła kapsułę, a to coś, co było czynem... Jasna cholera! Valor poszedł na złom. Zanim inny statek usłyszy SOS, będziemy martwi. Nie, o tym właśnie mówiłem. Znalazłem na mieszkalnym wahadłowiec dla kierownictwa, nienaruszony. Według dziennika pokładowego on nie ma rdzenia osobliwości. Nie zabierze nas do domu. Czekaj, może zabierze. Jeśli rdzenie osobliwości Valora jest sprawne, odłączę go, zamontuję w tym wahadłowcu i spieprzamy stąd. Gdzie jest teraz Valor? Blisko łączności. Utrzymuj połączenie. Isaac, założę skafander i przejdę na Valora. Spotkajmy się tam. Razem znajdziemy ten rdzeń. Niech CEC sama sprząta swój burdel. Ocalę co się da. Jestem na pokładzie. Valor jest zniszczony, ale dotrę na mostek. Co to było? Wyjście z nieważkości. Isaac, jest problem. Valor przywoził głowicę bojową, 12 megaton. Przedział torpedowy mocno ucierpiał w katastrofie. Natychmiast zajmij się tą atomówką, zanim coś się odpali. Zająć się 12-megatonową głowicą? Wiesz, że nie jestem inżynierem jądrowym? Nie musisz być. Po prostu ustabilizuj głowicę i wystrzel ją daleko od Ishimury. Christy Hammond. Ćwiartowania potworów piłą plazmową też nikt cię nie uczył. Dotychczas nas nie zawiodłeś.
Żołnierze pewnie mieli w pancerzach moduły stasi. Gdy zostali zakażeni, te moduły zrosły się z ich ciałami. Odmieniły ich. Są kurewsko szybcy, Isaac. Bądź czujny. Komandor Cadigan do całej załogi. Na pokład wdarły się wrogie siły. Wrogowie to obcy. Powtarzam, obcy. I to niezwykle groźni. Cały personel, szykować broń. Strzelać bez rozkazu. Panie Clark, halo? Muszę z panem porozmawiać. Kto mówi? Doktor Terence Kane, główny oficer naukowy Ishimury. Badałem znak dla kościoła. Mam dość rozmów z unitologami. Ale planeta nie ucichnie, dopóki nie zwrócimy znaku. Nie możecie odlecieć. No to patrz. Zabezpieczyć wszelkie materiały wybuchowe.
niestabilna. Zabezpieczyć wszelkie materiały wybuchowe. Uwaga! Głównica niestabilna. Zabezpieczyć wszelkie materiały wybuchowe. Głowica odleciała. Hammond, coś tu nie gra. Skoro Valor wyleciał na patrol, to po co im była atomówka? A jeśli mieli cel, to co tu jest poza nami? Dobre pytanie. Właśnie pobieram wykaz uzbrojenia. Oczyszczę ci drogę do maszynowni, zabierz rdzeń osobliwości i wynośmy się stąd. Thank you.
Strzelnica jest czynna. Uwaga! Ćwiczenia z ostrą amunicją. Ekipę serwisową.
tego szwego? Kurwa, przecież wiesz, że Chen nie żyje. Rozpoznam własnego kapłana. Chen, zgłoś się.